Najpiękniejsze, co może być, to dzielić się sobą i być pięknym. Bo piękno jest zaraźliwe, piękno jest beztroskie w obdarzaniu tym, co najlepsze mam. Jest taki święty Jakub, który napisał list, mamy to w Nowym Testamencie, on mówi tak: jeśli umiesz czynić dobrze, a nie czynisz, to jesteś wielkim grzesznikiem. Dlatego czyńmy dobrze, by nie być nigdy po stronie grzeszników. Życzę wam wszystkich, byście obdarzali pięknem, tak jak kwiaty. Zobaczcie, kwiaty są beztroskie w obdarzeniu pięknem. I tego wam życzę, żebyście po prostu w każdej chwili waszego życia kwitnęli i obdarzali pięknem. To wszystko, co widzicie tutaj, to jest dar serca. Polak z sercem dla pokoju. Serce jest tutaj w tych pudełkach, a przez to, że je przywieźliśmy tutaj, to jesteśmy ludźmi, którzy czynią pokój. Szczęść Boże.